Lasy deszczowe to nie rajskie ogrody, ale potężne pole bitwy o przetrwanie. Stary, jak co ty pokazujesz? Zdechlaki. Zobaczcie, jaki grzyb przyatakował. Był odcinek, czym pryskać na grzyba, ale podpowiem substrat. Tuja rododendron, takie opakowanie w środku 100 ml płynu, który walczy z tymi robalami. Wróć grzybem, ale nie o tym. Słuchajcie, to będzie się też tak troszeczkę tyczyć zimy. Co robić, żeby w zimę lepiej ten banan przetrwał? Coś takiego, widzicie to? To, że jest chory, na razie nie zwracajcie uwagi w ogóle w tym filmie. Zobaczcie, te liście wiszą, już po prostu jest wody. Korzenie aż się próbowały wbić w grunt, po prostu nie ma wody. Bananowce lepiej jest przesuszyć niż przelać, szczególnie jak jest zimno, czyli jak jest zima. Także pamiętajcie o tym, to jest bardzo ważne. A jak za dużo przelewacie, to widać to, na końcówkach liści potrafi woda kapać, jak dostaje za dużo wody. Czyli już praktycznie robicie gnój, który może wykończyć tego banana. No, także te kandydaty, wszystkie cztery przesadzę, spryskam, bo zobaczycie, jeszcze z nich będą bardzo ładne bananowce. Nie ma, że boli. Stale tak wszystko naprawi. No powiedzmy prawie wszystko. To taki szybki, króciutki filmik instruktażowy. Jak będziecie mieli mało wody, będzie taki klapus. Tylko trzeba też się liczyć z tym, że wtedy, jak się będzie tak w kółko zapominać, to nie kaktus, nie? No to w końcu dostanie tych chorób, tak jak u mnie dostał grzyba, ale to raczej bardziej przez te deszcze. Lepiej nie praktykować. Lepiej próbować trzymać tą w miarę wilgoć i będzie ok. Szybki filmik. A nie, poczekajcie. Co z tym zrobić? To chyba będzie jeszcze żyło. Ale zobaczymy. Ma korzenie? Ma zdrowe. Białe widać tam. Także ja to dziś przesadzę jeszcze. I to byłoby na tyle w tym odcinku. Malutkie wylutynki. Zobaczcie, jak się ratuje, jak już wiecie, stoi. Nie ma tu wody praktycznie nic, tu jest wiór. No to co? Dołem ciągnie, nie? Taki ze mnie niedobry człowieczek. Nie no, po prostu mnie nie było parę dni znowu i mama zapomniała podlać, bo moja mama się tym zajmuje, jak mnie nie ma po prostu. A ogarnąć wszystko, to wiecie, to nie takie proste. Dziękuję bardzo. Taki szybki, popularno-naukowy filmik z welutynami, ale to nie tylko na welutynach. Znowu miałem skończyć i gadam dalej. O, nie, tutaj jest dobrze. Tu mam welutyny, zobaczcie, jakie ładne. One też były takie półtrupy. Nie ma jakichś tam grzybów po tych opryskach moich ostatnio. Widzę, że się spoko zrobiło. No, co tu jeszcze wysychnęło sobie? O, ten jeszcze trzeba będzie chyba przesadzić. No. Kurde, myślałem, że mnie coś gryzie na plecach, a mnie coś spadło. O, jeszcze jeden kandydat do przesadzenia. O, będzie dobrze. Dobra, trzymajcie się. Do następnego odcinka.